Niedawno media, nawet te mainstreamowe, obiegła szokująca informacja. W Lidlu pojawią się dwie retrokonsole, Atari i Sega. Dzisiaj sprawdzimy, czy zakup tej pierwszej to dobra inwestycja. Cześć, Tuborg, Retrogralnia. Witam Was serdecznie w nowym filmiku. Witam Was na naszym kanale, na kanale poświęconym starym grom, komputerom, konsolom i generalnie całej retro rozrywce. Jeśli chcecie obejrzeć więcej filmików naszego kanału, nie zapomnijcie o subskrypcji. Konsola Atari 2600 jest mi niezwykle bliska. Jednak w latach 90. oczywiście nie miałem oryginalnego produktu firmy Atari, ani nawet tego niezwykle rzadkiego licencjonowanego produktu firmy polskiej firmy California Access. Miałem za to śliczną konsolkę, chińską konsolkę Rambo. Tą czarną konsolę, do której dołączane były joysticki, które psuły się po 10 minutach. Tą konsolę, w której porty joysticka trzeba było podpierać zapałkami. Tą konsolę, w której rzekomo było 555 gier. Gier rzecz jasna nie było aż tak dużo, ale było całkiem sporo, od 60 do 100 w zależności od wersji. Mi trafiła się taka całkiem pokaźna. I tak to, mając 10 lat, zacząłem zgłębiać świat gier spod znaku Atari. Gdy kilka lat temu zaczęły się pojawiać konsolki, mini konsolki spod znaku Nintendo, mini NES, mini SNES, czy później PS1 firmy Sony, jakoś tak nie czułem zbyt dużej potrzeby zakupu tych sprzętów. Po prostu nie miałem z nimi żadnych wspomnień z młodości. Zupełnie inaczej jest właśnie z Atari 2600. Konsola, jaka trafiła do Lidla, to Atari Flashback 10 firmy AT Games. Firmy, która działa na rynku od 15 lat i która zazwyczaj stawiała na ekonomiczność swoich rozwiązań i nie miała zbyt dobrej opinii wśród retrograczy. Przy okazji ja tej opinii zupełnie nie podzielam. Uważam, że do tej pory produkty firmy AT Games miały doskonały, naprawdę doskonały stosunek jakości do ceny. Nie próbowały poza tym do tej pory być przedmiotami kolekcjonerskimi, jakimiś miniaturkami. Miały być po prostu ekonomicznymi urządzeniami do uruchamiania starych gier, o ile jest to możliwe, zgodnymi ze starymi kontrolerami, czy nawet pozwalającymi uruchamianie tych gier z oryginalnych nośników. Gdy dzięki ogromnej popularności NES-a i SNES-a, mini NES-a i SNES-a od Nintendo, popyt na tego typu urządzenia wzrósł, firma AT Games zrobiła dwie rzeczy. Niestety, po pierwsze, podniosła cenę swoich konsol, a po drugie, na szczęście, też zwiększyła ich jakość. No niestety, na początku podniosła ceny, a dopiero potem podniosła jakość. Wynikiem zmiany podejścia firmy AT Games do swoich produktów są m.in. dwie ostatnie konsole, jakie trafiły do Lidla. Sega Flashback HD i Atari Flashback 10. W przeciwieństwie do swoich 9 poprzedniczek, które co prawda nawiązywały trochę wyglądem do konsol Atari i nie były tak brzydkie jak konsole z serii Sega, z serii AT Games Sega, dopiero ta tak naprawdę jest porządną, prawdziwą miniaturką konsoli Atari, Atari 2600, a tak naprawdę jej pierwszej wersji, która nazywała się jeszcze wtedy Atari VCS, Video Computer System. Trzeba przyznać, że miniaturka ta jest naprawdę bliska oryginałowi. Nie ma co prawda doskonale odwzorowanego portu na kartridże. Brakuje też jednego z 6 przełączników, które były na froncie konsoli, choć akurat przełącznik ten w oryginale stosowany był do zmiany sygnału generowanego przez konsolę do telewizora z kolorowego na czarno-białe, także dziwnym nie jest, że go tutaj nie znajdziemy. Mamy jednak pozostałe 5 przełączników. Przełącznik zasilania, przełączniki trudności dla gracza pierwszego i gracza drugiego, przełącznik restartu gry i przełącznik wyboru trybu gry. Nie ma co tutaj owijać w bawełnę. Ta konsolka wygląda po prostu ślicznie. Każdy, nawet największy entuzjasta
zbieractwa tego typu konsolek, może ją bez żadnego problemu, bez żadnego wstydu położyć na półce obok konsolek firmy Nintendo czy DC64. Jego kolekcjonerskie i estetyczne potrzeby będą na pewno dzięki tej konsolce spełnione, zaspokojone. Z tyłu konsolki znajdziemy też wyjście HDMI normalnych rozmiarów. W zestawie znajdziemy kabel HDMI. Sama konsola generuje obraz w rozdzielczości 720p, co jest oczywiście wystarczającą rozdzielczością na potrzeby takiego sprzętu. Obok znajduje się port mini USB, przepraszam, oczywiście micro USB, służący do zasilania konsoli. I tutaj czeka nas naprawdę miła niespodzianka. W zestawie znajdziemy też zasilacz USB dedykowany do tej konsoli. Oczywiście zamiast używać tego zasilacza, możemy tą konsolę zasilić dowolnym innym zasilaczem czy dowolnym innym urządzeniem, które będzie w stanie dostarczyć tej konsoli 1 ampera prądu. 1 amper to jest praktycznie ta sama wartość, jaką wymagają inne mini konsole, na przykład firmy Nintendo. Także jeśli chcemy, to możemy tą konsolkę na przykład zasilić z telewizora, tylko oczywiście musimy poszukać na telewizorze tego portu USB, który da nam 1 amper prądu, ale nowe telewizory zawsze przynajmniej taki jeden port USB mieć powinny. Poprzednia wersja Atari Flashback, wersja 9, posiadała też wejście na kartę SD, z której to karty można było uruchamiać zewnętrzne programy. Ta wersja takiej możliwości, przynajmniej na chwilę obecną, nie posiada. Istnieje natomiast możliwość aktualizacji oprogramowania tej konsolki właśnie przez ten port micro USB. Niestety do tego celu trzeba konsolkę otworzyć, odkręcić tutaj te cztery śrubki i nacisnąć, podłączając konsolkę do komputera, guzik, który znajduje się niestety w środku samej konsoli. Oczywiście dla większości fanów retro operacja taka nie będzie stanowić większego problemu. Co ciekawe, w sieci znalazłem już firmware, który teoretycznie umożliwia używanie tego portu micro USB z pomocą kabelka OTG, jednocześnie jako portu zasilania i portu do podpięcia na przykład pendrive'a i uruchamiania gier właśnie z tego pendrive'a. Dodatkowo, nie do tej wersji konsolki, ale do wersji Atari Flashback 10 Deluxe już istnieje oficjalne oprogramowanie umożliwiające uruchamianie gier z pendrive'a. Także kto wie, może również ta konsolka doczeka się takiego update'u, który pozwoli na uruchamianie gier z zewnętrznego pendrive'a. Z tyłu konsolki znajdują się jeszcze dwa porty DB9, do których podłączamy dwa znajdujące się w zestawie joysticki firmy AT Games. Osobiście nie jestem fanem tego typu joysticków. Generalnie nie jestem fanem joysticków typu arcade stick. Jednak na tych joystickach grało mi się całkiem nieźle. W przeciwieństwie do ich oryginałów, które mają dosyć twardy skok, te chodzą całkiem miękko, co mi osobiście się nawet podobało. Swoją drogą te joysticki wyglądają po prostu świetnie i są dokładną kopią joysticków CX-10, które były dołączane do oryginalnego VCS-a. Wraz z konsolą dostajemy dwa takie joysticki dla pierwszego i drugiego gracza. Ten przeznaczony dla gracza pierwszego posiada jeszcze oprócz zwykłego przycisku Fire dodatkowe guziki funkcyjne, guzik menu, guzik Rewind, który umożliwia nacofanie czasu w grze w emulatorze oraz powtórzenie przycisków samej konsoli, przycisku Select i przycisku Start. Joystick dla drugiego gracza takich guziczków nie posiada. Jeśli jednak nie chcemy używać kontrolerów firmy AT Games, do konsoli tej możemy podłączyć dowolny joystick, dowolny kontroler zgodny ze standardem kontrolerów Atari. Ja na przykład doskonale bawiłem się z tą konsolą, grając w nią przy użyciu joysticków firmy MAT
czy quickshotów. Powiem więcej, do tej konsoli możemy też podłączyć paletki, czyli wiosełka, i zagrać sobie w wbudowane w tą konsolę gry właśnie na wiosełka. Z tego co czytałem, firma AT Games wypuściła co prawda wiosełka własnej produkcji, ale są one bardzo trudno dostępne, przynajmniej w Polsce ich nie widziałem. Co więcej, przeczytałem w sieci, że po podłączeniu tych oryginalnych atorowskich 30-letnich wiosełek niestety grać na nich nie można, ale jak się okazało, sam to zrobiłem, da się grać na tych starych, dobrych wiosełkach. Co prawda, nie działają one do końca dobrze. Zauważyłem, że jeden z padów, jeden z potencjometrów nie do końca dochodzi na przykład do granicy ekranu w Pongu. To zmieniło się w momencie, w którym zaktualizowałem system operacyjny, firmware Atari Flashback. Ten problem zniknął, także tutaj widać, że firma AT Games rozwija swój produkt i w starszej wersji programowania wiosełka w ogóle nie były wspierane oryginalne, później były wspierane z pewnymi problemami, a teraz działają już bez żadnych przeszkód. Teraz kilka słów o doborze gier. Tutaj przyznam się, że miałem pewne obawy, bo co prawda część gier na Atari 2600 jest do tej pory jeszcze grywalna, ale większa część z nich jest jak na nasze współczesne standardy dosyć archaiczna. Czasami lubię sobie używać takiego słowa okrutna. No i muszę powiedzieć, że AT Games naprawdę dobrze wybrnął z tego problemu. Większość gier, które znalazły się na tej konsoli, duża większość gier, które znalazły się na tej konsoli, są to naprawdę dobre, grywalne do tej pory tytuły. Co więcej, nie są to tylko tytuły firmy Atari, ale także Activision i kilku innych wydawców. Co ciekawe, Atari Flashback 10 to nie jest, mimo wyglądu, konsolka mini Atari 2600, tylko to jest ogólnie konsolka przypominająca nam gry firmy Atari. Z tego względu część gier, które znajduje się w pamięci tej konsoli, to nie są wersje z konsoli Atari 2600, ale wersje arcade'owe. Takie na przykład jak Frogger czy Space Invaders. Generalnie tej konsoli nie bałbym się polecić osobie, która się wcześniej z grami z Atari 2600 nie spotkała. Gry znajdujące się na tej konsoli na pewno takiej osoby nie odstraszą, a mogła być taka możliwość. Powiem więcej, mogą naprawdę zachęcić do dalszego badania biblioteki gier z VCS-a. No i najważniejsze, znajdują się w tej konsoli moje dwie ulubione gry na Atari, czyli River Raid i Keystone Kuipers. Żebym tylko nie chwalił tej konsolki i nie wyszedł na jakiegoś jej fanboya, znalazłem w niej dwie wady. Pierwsza z nich to pewne opóźnienie w generowaniu dźwięku w stosunku do obrazu z tej konsoli. Nie jest ono aż tak duże, by zupełnie nam przeszkadzać w graniu, ale jest zauważalne. To opóźnienie po aktualizacji oprogramowania zmniejszyło się, ale nadal jest widoczne. Drugi problem to przycisk Fire w joystickach do konsoli. Mam wrażenie, że czasami on po prostu nie łapie tego, że go naciskam, ale gdy zauważam to i staram się go naciskać myśląc o tym, problem ten już nie występuje. Mam wrażenie, że tutaj rozwiązaniem jest po prostu puszczenie przycisku po naciśnięciu go, po oddaniu strzału, albo chociaż zluzowanie na tyle palca, by mógł on wyskoczyć z powrotem w pozycję neutralną. Co ciekawe, problem ten zupełnie nie występował, gdy używałem matów czy quickshota. Być może po prostu to jest mój problem z tym, że nie jestem przyzwyczajony do grania na tego typie joysticka. Jakie mam generalnie wrażenia z używania tej konsolki? No muszę przyznać, że jest to konsolka, która zrobiła na mnie największe wrażenie i której testowanie sprawiło mi największą frajdę
z do tej pory testowanych przeze mnie konsolek mini. I pewnie dużą częścią z tego stanu rzeczy jest po prostu fakt posiadania przeze mnie Rambo w latach 90. Nie jest to jednak jedyny powód tego stanu rzeczy, bo dalej ta konsolka bardziej mi się podobała niż na przykład DC64 Mini, czyli mini wersja Commodorka, komputera, na którym się praktycznie wychowałem. Dlaczego tak się stało? Obie konsolki są wykonane mniej więcej na równym, dobrym poziomie. Obie posiadają tam jakieś lekkie błędy i problemy, ale jest jedna duża różnica. Tą różnicą są zawarte w konsolce gry. We Flashbacku po prostu mamy gry lepsze. Po pierwsze, są to topowe gry z Atari 2600 i arcade'ów Atari. Po drugie, ogólnie to są gry, które są często bardziej grywalne od innych gier z innych mini konsolek. I nie boję się tego powiedzieć, naprawdę tak jest. Na poczecie tych gier tutaj w tej konsolce jest naprawdę dużo. Nie 30, nie 60, ale 110. Więc jest po prostu duże prawdopodobieństwo, że każdy znajdzie w tym produkcie jakąś grę dla siebie. Zresztą wystarczy sobie zobaczyć moje live'y z grania na tej konsolce i z grania na innych konsolkach mini, żeby zobaczyć, że naprawdę przy tej konsolce bawiłem się najlepiej. Wiem, że jechanie po produktach AT Games jest dość popularne na YouTubie. Ja jestem jednak w stanie z czystym sercem polecić ten konkretny produkt fanom retro rozgrywki, szczególnie tym, którym ogólnie podoba się ta pierwsza faza konsol retro, czyli ich druga generacja. Na zakończenie jeszcze podziękuję naszemu widzowi Anksowi, który pożyczył nam tą konsolkę do recenzji. I co, nie przedłużając, mam nadzieję, że widzimy się już niedługo. Nie zapomnijcie o subskrypcji naszego kanału i pozostawieniu komentarza. Pozdrawiam Was serdecznie, Bork Retrogralnia.